Edukacja seksualna jest ważna, powinna być prowadzona na różnych etapach edukacji i to, czego potrzebujemy, to rzetelnej wiedzy, którą daje się dzieciom, młodzieży, dzieciom na przykład w takiej formule, że nikt nie ma prawa ich dotykać. Nikt nie ma prawa kazać im się rozbierać. Ale oczywiście, że tak. No to tego nie ma w polskich szkołach. Młodzieży, jak się zabezpieczać przed niechcianą ciążą, przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. To, czego potrzebujemy, i owszem, to jest szkoła, która takich rzeczy uczy. Szkoła pisowska tego nie uczy. Wy rządzicie od 8 lat. Jesteście na tyle tchórzliwi, że nie potrafiliście zakazu aborcji przeprowadzić przez Sejm, tylko użyliście waszego trybunału, pseudotrybunału do tego, żeby zmienić prawo w Polsce.